Siema mordeczki, witam was na dzisiejszym filmie. Ja jestem Frizz. W dzisiejszym teleturnieju mam tutaj specjalnych gości. Przywitajcie się, siema! Witamy ślicznie, słuchajcie, dzisiaj nagrywamy świetny odcinek. Darmowe żarty dla was. Ja przygotowałem dla was totalnie darmowe jedzenie. To są dania? Dokładnie tak, zaraz wam opowiem o tym. W każdym razie, słuchajcie, jeżeli jesteście nowi na kanale moim, subskrybujcie kanał, klikajcie w ten czerwony przycisk do subskrypcji, tylko zróbcie to, co tu tylko pod spodem i wtedy subskrybujecie kanał, więc klikajcie w niego szybciutko. Ja wam za to już w tym momencie dziękuję i oczywiście, jeżeli pod tym odcinkiem będzie Mateusz Trąbalski, ile byś tutaj łapeczek zażyczył sobie? Bo Mati to jest gwiazda, gwiazda odcinka, on ma możliwość zarzucenia sobie. Mati, dawaj. Powiem tak, ostatni był odcinek z Tinderem, więc 69 tysięcy. 69 tysięcy mam w górę i kolejny filmik z naszego niezwykłego teleturnieju. A tymczasem, moi mili, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku mamy przygotowane potrawy za tymi kartami. Karty są zawsze zdublowane, czyli są dwie takie same. I teraz waszym zadaniem jest trafienie dwóch takich samych kart. Jeżeli wam się to uda, ja jem to danie, które było na pierwszej karcie. Jeżeli wam się to nie uda, wyjecie to danie, które było na pierwszej karcie. Czy wszystko jest jasne? Wszystko jest jasne, jak najbardziej. Takie są zasady mojego teleturnieju. Zaczynajmy! Czy ktoś tutaj chciałby zacząć pierwszy? Majka weźmy, nie. Nie no, musimy zacząć albo z jednej, albo z drugiej strony. My jesteśmy dżentelmenami, więc panie przede mną zapraszam. No i proszę bardzo, słuchajcie, mamy ochotniczkę, także Sandra, masz dwie szanse. Znaczy właściwie to jedną szansę, żeby odkryć dwie karty, które będą takie same. Jeżeli się to uda, ja jem to, co było na pierwszej karcie. Jeżeli się znowu to nie uda, no to wtedy ty jesz. Uwaga, Sandra tutaj, słuchajcie, ma krikles, czyli wielki karaluch. Nie karaluch, świerszcz, wielki świerszcz. Specjalnie. Więc czekaj, Sandra, zanim weźmiesz kolejną kartę, pamiętaj, że jeżeli teraz nie weźmiesz tej samej karty, czyli znowu nie trafisz wielkiego karalucha, albo świerszcza, przepraszam, to jesz go ty. Natomiast jeżeli trafisz go, to jem go ja. Zaczynajmy. Sandra, dawaj. Uwaga. I co to jest? Już myślę. Mamy tutaj takie robaczki. Więc no niestety, karty odwracamy z powrotem, a Sandra jesz wielkiego świerszcza. Tak, przyszło danie od wujka Łukasza. To poruszył się? Poruszył się? No. Ja tylko chciałbym tutaj nadmienić, że nasze przysmaki są prosto z Tajlandii. Sandra, smacznego. Ale w sumie fajnie pachnie. Pachnie jak czekolada. Smakuje pewnie tak samo. To są w czekoladzie. Smacznego, Sandra. Pamiętaj, że trzeba zjeść, połknąć, pogryźć też. Nie smakuje. Jak nie zjesz, to pociągniemy cię za ucho. Nie jest złe. No to świetnie, słuchajcie. Lecimy z rundą drugą. Michael, pora na ciebie. Wybierz dwie karty i z nich musisz trafić te same. A jak ci nie uda, no to niestety jesz. Wow! Mamy tutaj silkworm. No taka glizda, ale taka grubsza, taka spasiona glizda. Wygląda apetycznie. Michael, druga karta dla ciebie. No i czarny skorpion tutaj mamy, więc Mike, niestety dostajesz. Myślałem, że to jest takie całe wielkie jedno, gościła tylko. Mike, myślałeś takiego dostał wielkiego obważana, takiego glizdę. Na jedną piątą talerza i masz, aha, kolejna zasada w moim teleturnieju, słuchajcie, w pierwszej rundzie jemy po jednym, że tak powiem, wybranym przy smaku, a w drugiej rundzie po dwa, w trzeciej po trzy. W końcu ktoś musi mu dowalić, także... Mam nadzieję, że będziesz na samym końcu. No właśnie. Mike, smacznego. Pamiętaj, trzeba pogryźć, nie wolno połykać od razu. Jak chrumknęło! Jak ci smakuje? Ej, to był jak chrupek taki. Jak karma. Pakujemy nasze przysmaki, dajemy tutaj na półkę, a tymczasem, słuchajcie, runda trzecia, zapraszam! No i moi mili, witam was w rundzie trzeciej, tymczasem Trąbalski tutaj już sobie wybrał. No niestety. Trąba wybrał jako pierwsze żuczka, czarnego żuczka, więc jeżeli Trąba teraz trafisz, drugi raz czarnego żuczka, to jem ja. Jeżeli nie trafisz, ty jesz. Nie, poczekaj chwileczkę. To nie jest żaden z czterech robaków, który już wybraliśmy. Mati, dawaj, zabuśnij. No, nie udało się niestety. Nie udało się. O nie! O nie, gościa! Wiedziałem, przy jego szczęściu zawsze tak jest. Teleturniej to teleturniej, życzymy ci smacznego. O, tak wygląda ten owad, jest w sumie taki... Ja go wrzucam do buzi i biorę od razu. Bardzo przyjemnie wygląda. Ja w tym momencie wyobrażam sobie, że ten oto kolega, to po prostu ma... Najlepszy chrupek. On jest czekoladowy. Dobra, uwaga! Ej, nie możesz wypluć! Zaczynamy rundę kolejną!
W takim razie, słuchajcie, w tle trąba tutaj jeszcze płuczę sobie gardło. Tymczasem tego żuczka, karaluczka dajemy tutaj na naszą półkę. I słuchajcie, kolejna zasada dochodzi do naszego teleturnieju. A brzmi ona tak, jeżeli ktoś nie zje i nie połknie danego przysmaku, dostaje punkt minusowy. Osoba, która po prostu przegra w dzisiejszym teleturnieju, będzie miała punktów najmniej. Reszta mu wybiera po prostu rzecz, którą musi zjeść. Zaczynaj, nie mogę się doczekać. I mamy, słuchajcie, Sandra tak wyrysowała. Ja mam dużego świerszcza i uwaga. I konika polnego, więc niestety Sandra. Wiesz, Sandra, że cześć. On był już i ty go odkryłaś tylko w innym miejscu? Nie zapamiętałaś totalnie, gdzie był. A czy Sandra czasem nie jadła dużego świersza już? Jadła, właśnie jadła. Dobra, wiesz, to Sandra, zjem za ciebie, wiesz? Bo już jadłaś raz, mówiłaś, że są dobre, więc ja. Możesz się podzielić. Wezmę sobie sam, wiesz, będę po prostu dobrym prowadzącym. No mówię, że dobre. Chrupki. Takie. One nie wydają się. Dziwne chrupki, ale. Jak go gryzę, to było ok, ale jak już go rozgryzę, i tak. W takim razie, słuchajcie, Michael, pora na ciebie, twoja kolej. Dobra. O, niezłe. Oto takie robaczki zostały wylosowane przez Michaela, proszę bardzo. O, uwaga, Mike tutaj wyszedł gdzieś. Aja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 j
pamiętajmy, teraz jest runda druga, więc po dwa. Michael, proszę cię bardzo, pokaż Michael tutaj, pokażemy do kamerki. O, zobaczcie, tak to wygląda. A jak zjem wszystko, to dostanę jakieś dodatkowe punkty? Jeżeli zjesz taką garść, to dostaniesz dwa punkty. Głosowanie. No, za taką garść, Michael. Hakuna Matata. Nie pokaż. Jeżeli Mike zjesz, no to dwa punkciki dla ciebie wtedy. Nie wyglądasz, Mike, jakby ci smakowały. Mike nie wygląda na najszczęśliwszego, sam nie wiem dlaczego, natomiast teraz pora na Mateusza. I mamy tutaj, słuchajcie, czarnego skorpiona. Powiem więcej, drugi czarny skorpion był odkryty, Mati. Wiem, dlatego będziesz go jadł. To było dobre! No cóż, takie są zasady gry. Zróbmy to. A, chciałem ci powiedzieć, że teraz jest dwa, bo to jest druga runda. Skorpiony mamy tylko cztery, więc zjem jednego, żeby to też wielki. Reszta miała szansę. Ej, dlaczego on ma ten kolec swój dalej działający? Kolca zostawię, zjem w sensie ten odwłok i resztę. Dobra, więc słuchajcie, ja zaczynam sobie od tego ogonka. Ale zostało ci jeszcze tam trochę. Ale dobre. Ale kwaśne. Jezu, jak on się patrzy na mnie, zobacz to, jak on się patrzy. Normalnie. Tak wygląda ten skorpion, już bez ogonka, bo już ogonek zjadłem, ale zobaczcie to. Lecimy, że widać? O. Ale też tyle. Teraz szybko już nie zjem, bo on jest strasznie twardy. Halo, dentysta. Jak chrupeczki wariacie normalnie. Chrupeczki zamiedzone. Ale dzisiaj dobre rzeczy mamy w studio. Zacznijmy rundę numer 3. Więc tym miłym akcentem, który zafundował mi Mateusz, przechodzimy do rundy kolejnej, czyli trzeciej. Pamiętajmy, w tym momencie, jeżeli ktoś coś wylosuje, musi zjeść 3 sztuki tego. Więc Sandra, zaczynaj! I proszę bardzo, tutaj w rogu Sandra wylosowała wielki wodny insekt. A co to mam takie ten na końcu? No, być może Sandra zaraz będziesz mogła to odkryć. Uwaga! No niestety, to już było wybrane, niestety Sandra, nie zapamiętałaś. No i co? Dla ciebie wielki waterbook. Pamiętajmy, 3 sztuki. Ale w pakowaniu są tylko 2. No właśnie. Dobra, w promocji niech będą 2. Jak to wygląda? O Jezu, jak to jest straszne. O nie! Nie, nie! Jak ja się cieszę, że ty to odkryłaś, ja wiem, że to jest, Boże, naprawdę, kocham cię, nie? Takie są zasady teleturnieju. Bije. Sandra, smacznego. Dobra, Sandra tutaj, słuchajcie, podejmuje próbę takiego rozczłonkowania najpierw swojej przekąski i dopiero później posmakowania jej. Czyli dziecię, uwaga! Dobrze, Sandra, bo widzę, że ciężko ci jest z tym przysmakiem, więc jeden. Wystarczy jeden. Czekaj. Ja się ten delektuję. Czemu znasz buzię, żeby go nie wypić? No, najlepiej pogryź szybko i połknij, no i tyle. Mogę się nie da pogryźć. Ja jestem drugi po niej. Sandra, jak tam? Nie, nie, nie.
Niestety Sandrze się nie udało, więc Sandra, no niestety punkt minusowy na twoje konto ląduje, więc w tym momencie punktów masz 1, tak samo jak Trąba, więc jesteście tutaj na tej samej pozycji, a Mike ma punkty 3. Mike zjadł jak na razie wszystko i nawet raz zjadł podwójnie. Dokładkę wziąłem, ja lubię repety. Michaelowski, więc tura twoja, kolej twoja, dawaj. Mike, tutaj słuchajcie, powoli. Uuu, to też nie wygląda to najlepiej, jest to... Sago Worms. Zobacz, że tutaj Michael musi sięgnąć daleko, bo to będzie szczęśliwa karta. No, prawie. Mamy tutaj wielkiego świerszcza. No niestety, Michael, Sago Worm. Pamiętajmy, że jest to runda trzecia, więc takie trzy są do twojej tutaj kolekcji. I proszę bardzo, te robaczki wyglądają w ten sposób. Trzy dla ciebie, za trzy zdobędziesz punkta. Te smaczniej wyglądają. Ale ładnie pachnie. Te smaczniej wyglądają, no. To jak dobry kapelusik się wygląda. No ładnie wygląda, naprawdę. Słone? Takie... Tłuste. Tłuste. To dobrze. O, obstawiam, że tu dużo białka jest, Michael. To chyba oznacza, że Mike niestety ale ma punkta minusowego. Co jest grane z gościem, co jest grane z nim? Niestety słuchajcie, ale jeden z naszych uczestników zniknął gdzieś, prawdopodobnie w łazience. Więc Mateusz, kolej twoja. Żyjesz? Jest szansa, żebym wyszedł na remis z Mike'iem, ponieważ ma punkt, czyli ma 2. Sandra ma 1, ja też mam 1, także... Dokładnie. Jest, to jest moja szansa. Mati, musisz to wygrać. Wujek Łukasz w ciemnych okularach, za kamerą, tańczy, kibicuje mi. Mamy tutaj... Grasshopper. And Grasshopper is here also! Niestety Trąba nie udało ci trafić, ale wydaje mi się, że byłeś blisko. Konik polny dla Trąby. Trąba, pamiętaj, że to jest trzecia runda, więc musisz zjeść takich trzech. Ale ładne, tak jak na żywo wyglądają. Raz, dwa, trzy, wielkie te. Koniki polne. Znaczy, no, nie koniki tylko. Lecz, ja hardcore. Czy będzie punkt dla Matiego? Ależ chrupiące. Ja już spakuję. Jak tam, Mati? Było w porządku? Najlepsze to nie były, ale jakoś się zmyły. Mati, 2 punkty! No i moi mili, witamy was w rundzie finałowej. Mamy przed sobą 3 talerze dla 3 naszych przepięknych uczestników. Słuchajcie, na talerzach mamy takie rzeczy jak czarny skorpion, wielki wodny bug, sago robak, rino beetles, dużego świerszcza, no i oczywiście mola. Mol jest nowy, nie było mola. A i uwaga, teraz słuchajcie, bardzo ważne. Polecam wam rywalizować, dlatego że wygrany może sobie wziąć silkworm puae, który jest w czekoladzie. Takiego wariota może sobie skosztować i jeszcze takiego też w czekoladzie. Jest o co walczyć, co więcej, osoba, która wygra, będzie mogła wybrać osobie, która przegra to, co musi zjeść. Zaczynajmy. Bierzcie sobie talerze, dla każdego jest słuchajcie jeden talerz. Każda jedna rzecz to jest jeden punkt, no i rywalizujcie. Trąba masz 2 punkty, Mike masz 2 punkty, Sandra masz punkt 1. Pamiętajcie, moi mili, o nagrodach. Tutaj robaki w czekoladzie już na was czekają. To będzie prawdopodobnie najlepsze, co dzisiejszego wieczoru zjedliście, więc warto. Przebrać taktykę. Widzę, że tutaj nie smakuje Sandrze. Michael, generalnie akcja jest taka, że robisz tak, nie? No i zobaczcie, mamy twardego zawodnika. Twardy zawodnik. A żeby zdobyć punkt i wyjść na prowadzenie. Jemy się. Ja to czuję, kurde, w przełyku. Więc słuchajcie, punkt dla Trąby. W tym momencie Trąba wysuwa się na prowadzenie. Trąba niezwrócony. Mike'owi chyba nie smakowało. Mike chyba nie chce wygrać dzisiejszego teleturnieju. Dobra, git. O! Sandra też zjadła. Mike może czuć się zagrożony. W tym momencie Sandra ma punktów tyle co Mike. Pamiętajmy, że osoba, która przegra, ma najgorzej. No Mike dopiero jednego zjadłeś, a Sandra już się bierze za świerszcze. Ale ja już biorę czwartego. Sandra je kolejnego świerszcza. Niewiarygodny. No zobaczcie, Trąba sobie przyrządził swój posiłek. Mam 3 punkty, ale Michael zjadł drugiego. Czy Michael też ma 3 punkty? Michael też ma 3 Sandra, punkty. Sandra ma też 3 punkty, bo zjadła 2-2. Zaczyna być gorąco. Zobaczcie, Sandra próbuje kolejnej rzeczy. Chłopaki, dziewczyna. Dziewczyna was dyskredytuje w tym momencie. Czy żeby to był punkt ujemny, to było podjęcie się próby zjedzenia i ta próba była nieudana, więc Mateusz, punkt ujemny. Zostają na twoim koncie 2 punkty. Natomiast Sandra radzi sobie prześwietnie, trzeba przyznać. Sandra, 4 punkty, gratulacje! Sandra już ma 4 punkty na koncie. Trąba dostał minusowego. Ma punktów. Sandra, gratuluję. Ma punktów 2. Mike natomiast 3. Trąba może czuć się zagrożony. Trąba próbuje 2 świercze na raz. I czy to będzie punkt?
Czy to będzie punkt? Trąba nie może się teraz poddać. Nie może się trąba teraz poddać. W takim wypadku byłby to punkt ujemny. Udało się? Ty nie chce się przegryźć. Ale jeszcze to ma ogłębia chyba. Mike już tymczasem. To było chydne. A ty mi zostałeś? Serio? Mi smakował. Trąba próbuje skorpiona, słuchajcie, mając 3 punkty, więc możliwe, że wychodzi na prowadzenie, bo Mike nie daje rady. Sandra już ma 4, a próbuje skorpiona. Trąba zajada się tym skorpionem, naprawdę mu chyba posmakował. Ale Sandra w ogóle jest niewzruszona tym wszystkim, naprawdę, ona sobie tak radzi dobrze. Trąba! Dał radę! Trąba, 4 punkty! Gratulacje, słuchajcie! Łza poszła. Nieźno? Nie. No, mogę go wziąć sobie? Jak mi nie odejmiesz punktu? Nie odejmę ci punktu, ale nie będziesz mógł już go zdobyć. No, zjedz sobie. Też dam to. Nie, Karol! Serio. Przetrwasz. Kozak. O Jezus, dobra, to było przerąbane. Mawiałem sobie, że jest dobre, bo tak mi było lepiej, ale to było ohydne, to było tak okropne. Sandra próbuje, słuchajcie, Sandra walczy o punkta, którego już? 6? O 6 punkta, niewiarygodne to jest. Trąba i Magia natomiast oboje mają po 4. O, widzisz, i urwitość. Noga mu chodzi, byk. O, Sandra próbuje, ale... Minusowy punkt! No to jest punkt minusowy! No. Jesteśmy wszyscy na równo! To jest punkt minusowy, więc wszyscy mają po 4 punkty. Kto to idzie, to do nie jest Majko? Nie. No dobra. On jest dobry. No? My z Trąbą potem... Ja sobie odwiedzę, prawda? Jakby ktoś miał taki słonecznik stary, czy coś. Nie, jest porzo. Żuk był dużo gorszy, żuk był 10 razy gorszy. Sandra patrzy, Sandra walczy! Wywalczyła tego żuka, jeszcze kawałek został. Ostatni. O Jezus. A chłopaki walczą, słuchajcie, o 5 punkta. Zacznijmy od główki. Trąba zajada nóżkami, zobaczcie. Szybkie udko. Udko z żuczka. This shit is crazy, man. No i dała radę Sandra, brawo, gratulacje, słuchajcie. 5 punktów na jej koncie. Odpadam stoper. Jeżeli ktoś zje jakąś rzecz w 20 sekund, dostaje punkt. Jeżeli nie, zostajemy na tych punktach, na jakich jesteśmy, czyli po prostu wy przegrywacie, a Sandra wam wybiera rzecz, którą macie zjeść. Uwaga, czas tam. Już 15 sekund tylko zostało. Dobra, chuj. I teraz jest walka. Teraz jest walka, słuchajcie. Chłopaki, dobra, już zatrzymujesz. O! Jeżeli trąba zje! Ej, ten skorpion nie był taki zły! Jak słyszałam, jak mu to przełkło, fuj! Jak tam, Mati? Idzie to jakoś? Myślę, że możemy zaliczyć Trąbackiemu, naprawdę zjadł dużą chociaż część tego i nie poddał się. Marek niestety, słuchajcie, dekapitacja w łazience. Tak więc co? Zwycięzcy możecie sobie wziąć, ja też sobie skosztuję razem z wami. Trąbacki, jak wygrałem, to jem tylko tego po lewej, dobra? Jak to kosmicznie w ogóle wygląda? Mega dziwna czekolada. W takim razie, słuchajcie, myślę, że Majka nie będziemy męczyć, ale jeżeli chcecie więcej odcinków z robakami, to zostawiajcie łapę w górę, bo było też kilka robaków, których jeszcze dzisiaj nie spróbowaliśmy, więc może zaproszę nowych gości i spróbujemy z nimi kolejnych robaków w moim teleturnieju. Był ze mną Trąba, była z nami Sandra, dosłownie był z nami Majk, bo już go nie ma. Subskrybujcie kanał, ktoś jest nowy, żegnam się z wami, zostawiajcie łapę w górę, do kolejnego odcinka, trzymajcie się i siema! Michael. Jest pożo? Będę żył. Będę żył. Mike powiedział, że będzie żył.